Audi A5 to samochód z 2009 roku. Pod maską zainstalowano silnik o pojemności 2 litrów i mocy 178 koni mechanicznych. Do tej pory auto pokonało ponad 302 tysiące kilometrów. No to obejrzymy w środku, bo... No co, no rude skóry, proszę bardzo. Czy ja muszę mieć zawsze pod górkę? Nie, poczekaj, no. nie, bo tu nie jest jakiś tam problem. No mam nadzieję, że da go radę rozwiązać. Nie otwierają się, coś jest z centralnym zamkiem. Tutaj zawiodło akurat, no moje takie, może nie powiem, że niedopatrzenie, no przestała działać klamka z zewnątrz, tak? Jeden minus. No co, no głupio to wyglądało trochę, nie? Centralny zamek trzeba poprawić. Zobacz. Dobra. Sobie do środka wsiądź, usiądź proszę. Trochę ma dużo nalotu. Ale zaraz ci powiem, dlaczego tak jest. Proszę, weź włóż tę stacyjkę. Ile? 302,942. Tylko teraz tak. To jest duży przebieg. Tak, no, wciśnięcie kluczyka, pokazał się przebieg. O, 300, oh my god, dużo. Zrobiliśmy w tym samochodzie remont kapitalny silnika. To jest tak, wymiana tłoków, poprawiony problem olejowy w tych silnikach. Nowy rozrząd, przegląd silnika cały, naprawdę. Mhm. Wymieniony olej, wszystko jest perfekt, tip top. Powiedziałem, że nie ma się czym martwić, bo ten samochód przejdzie drugie 300 tysięcy. Mogę ci dać gwarancję na rok czasu na silnik, nie ma żadnego problemu. Bez limitu kilometrów. Okay. Nie, no słuchaj, wolę... Zajebisty jest, no naprawdę. Wolę taki właśnie po remoncie niż nie wiadomo niż co. Przed remontem, tak? Bo taki remont, dokładnie. Wiesz co, taki remont u nas około 7-8 tysięcy złotych. No. Naprawdę. Jeździ fajnie, nic się naprawdę z nim nie dzieje. Tu jest nowy olej zalany, także ma wystarczyć oleju. Od wymiany do wymiany nie będziesz dolewała oleju, po prostu. I to jest w tym momencie bardzo ważne, bo samochód dookoła jest ładny, bardzo ładny. A to serce, które ma, no jest bardzo ważne, bo można wpieprzyć kupę kasy, po prostu. No, no zobacz, chodź, spójrz. Spójrz, jaki przód napompowany. Widzisz? Nie no, piękna jest. No. Ładny samochód. No ładny, bagażnik. Do szkoły idealny. No idealny. O, jak ja bym chciał wrócić do szkoły teraz. Kurde. Kto by nie chciał. Po tylu latach. Proszę, walizka, tornister, wszystko się zmieści. No super. Duży? Duży, nie? Duży. Jak na kupę, to super. Proszę, tu masz, proszę bardzo, koło dojazdowe w razie W. W razie W. W razie W, nie ma tutaj problemu. Dokładnie. To jeszcze możesz mi pokazać. No te felgi takie, powiem ci, że trochę kiepskie do niej. Czemu? No coś by ładniejszego się przydało. No zima jest założona, ładne felgi. A nie masz jakichś letnich mam fajnych? Mam, ładne. Tak? Osiemnastki czarne, piękne! Tą klamkę poprawimy, to znaczy nie klamkę, tylko centralny zamek. Zamyka się, prawdopodobnie siłownik nie otwiera, także musimy to poprawić. Okej. Okay. Nie zwróciłem uwagi na to, no. Dobra. No to co? Wszystko super, ale do ceny. No tyle co na ogłoszeniu, 38,500 tam byłoby stawione, tak? I tak. 38,5. Tak. Coś tam pogadamy, tylko pytanie, czy w ogóle, wiesz, jak podchodzisz, czy w ogóle jesteś zainteresowana, nie, tak? No jestem bardzo. No. Bo ja bym bardzo chciał tobie sprzedać ten samochód na przykład, no. Dobra, 36. Ile? 36. Nie, Agnieszka, co? Nie, no gdzie? No. 36 to nie jest dla mnie cena taka do przyjęcia, to nawet nie ma opcji, żebym sprzedał ten samochód za 36 tysięcy złotych. Ja muszę jakieś pieniądze zarobić na tym samochodzie, no chociaż takie, jaka mała prowizja. Dużo pracy w to włożyłem, naprawdę. A masz pewny samochód. Chcesz się przejechać? Oczywiście. No to wskakuj za kierownicę, ja siądę sobie z boku. Zobaczymy, jak auto się sprawuje, zobacz, w ogóle ci podpasuje, tak? Tak, tak. Ale blondynka, kurna, w takim czarnym samochodzie wygląda, co?